Tu Czechostacja. Największy temat w rozmowach gastronomicznych czesko-polskich, bo jak ja tu przyjeżdżam z dziennikarzami czeskimi do Polski, to po prostu jest taka burza zawsze na samym początku, dlaczego wszędzie jest koperek? A ja im mówię, to sobie wyobraźcie, że to samo mówią Polacy, tylko z kminkiem, jak przyjeżdżają do Czech. Czyli myślę, że tu jest po prostu bitwa koperek versus kminek. Czy ten utwór ma coś wspólnego z Szwejkiem i Krecikiem? Pewnie wiele osób w Polsce tego nie wie, ale też stworzył go Czech, Antonín Dvořák. Generalnie, chociaż jesteśmy sąsiadami, niewiele o sobie wiemy. W tym podcaście razem z moimi rozmówcami próbuję to zmieniać. Też jestem Czechem i polskim dziennikarzem. Nazywam się Jakub Medek, a to jest podcast Czechostacja. Jeśli chciałbyś wesprzeć rozwój Czechostacji, możesz zostać jej patronem w serwisie patronite.pl. Możesz też postawić mi wirtualną kawę na supi.pl bądź Buy Coffee. Odcinek 45. Czeskie żarcie. Dobry den. W garnku rozpuść masło. Dodaj cebulę i zeszklij, dosyp mąki i wymieszaj. Smaż przez chwilę, następnie zdejmij z palnika. Stopniowo dolewaj bulion, ciągle mieszając, wróć z garnkiem na palnik i gotuj na wolnym ogniu przez 20 minut. Dopraw solą i pieprzem, możesz też dodać soku z cytryny bądź zmiażdżonego kminku. Podawaj z ryżem, knedlikiem bądź ziemniakami. To przepis na UHO, uniwersalny brązowy sos, kwintesencję czeskiej kuchni. Kuchni, która u odwiedzających południowego sąsiada Polaków budzi skrajne emocje. Są tacy, którzy ją uwielbiają i tacy, dla których jest, jeśli nawet nie obrzydliwa, to raczej niespecjalnie atrakcyjna. I mam wrażenie, chociaż podkreślam, że to moje subiektywne wrażenie, że to ci drudzy dominują. Na przeciwnym biegunie, jeśli chodzi o stosunek Polaków do czeskich, szeroko pojętych kulinariów, znajduje się pewnie piwo. To najbardziej znane, ważone w Pilźnie, obchodziło niedawno 182 urodziny. 5 października 1842 roku Józef Groll, piwowar w Miejskim Piwowarze w Pilźnie, uwarzył pierwszego na świecie Pilznera. Co ciekawe, powstał on przez pomyłkę. Unikalna kombinacja miękkiej wody, chmielu z rzadca i preparowanego nieco inaczej niż wcześniej słodu sprawiły, że zamiast piwa bawarskiego wyszło coś, co do dzisiaj, jeśli chodzi o typ, dominuje w całych Czechach. Czyli piwo dolnej fermentacji, dojrzewające, klarowne, o charakterystycznej, wyraźnej, ale nie za mocnej goryczce. Typ typem, ale Pilsner jest tylko jeden. Jego pełna, zastrzeżona jeszcze w XIX wieku nazwa doskonale oddaje charakter ówczesnych Czech. Istnieje bowiem w dwóch wersjach, niemieckiej jako Pilzner Urquell i czeskiej, Plzeňský Prazdroj, czyli pilznańskie praźródło. Ale Czechy kulinarnie to nie tylko UHO, knedlik czy piwo. Pełny obraz jest bardziej złożony, chociaż ma pewne charakterystyczne rysy. Ma też duże, myślę, że znacznie większe niż w Polsce, przełożenie na czeskie społeczeństwo czy czeską kulturę. O szeroko pojętej czeskiej kuchni będę rozmawiał z Pawłem Trojanem, szefem czeskiego biura Polskiej Organizacji Turystycznej, ale w kontekście tematu tej akurat rozmowy znanym smakoszem po czesku powiemy labuźnik nebo gurman. Ahoj Pawle. Ahoj Kubo. Paweł ma ogromne kulinarne doświadczenie, powiedziałbym, że sięgające od Bałtyku po Adriatyk. Kto słuchał naszej poprzedniej rozmowy o tym, jak Czesi odkrywają turystycznie czy urlopowo Polskę, to pewnie kojarzy, że Paweł jest Czechem, który kocha Polskę, a żonę ma z Bałkanów, więc naprawdę tych trzech kuchni doświadcza całym sobą. Zacząłbym może od próby opisania, bez wchodzenia w konkretne dania, takiego typowego czeskiego jedzenia. Co się w nim znajduje, czego tam nie ma, jak ono jest przygotowane, czy jest smażone, pieczone, czy duszone, z czego się składa. Tu podpowiedź, będzie w nim na pewno mięso, więc jakie to jest mięso, jaka jest do tego przystawka i czy to koniecznie musi być knedlik? No to powiedzmy, że takie typowe czeskie danie, a myślę, że dużo się zmieniło za ostatnich 30 lat, ale akurat tu się dużo nie zmieniło i wszystko zostaje tak jak było, czyli kawał mięsa. To mięso zwykle jest gotowane albo pieczone. Do tego sos, czy to ucho, czyli uniwersalnie nie da omaćka. Uniwersalny brązowy sos, tak? Mączny, ciężki, tłusty. Tak. Na zasmażce. Dokładnie tak. I do tego albo ziemniaki, albo knedle, a tych knedlików jest więcej typów. Czyli ja bym powiedział, że to jest takie typowe. Może jeszcze bym dodał kapustę do niektórych dań. Ale tak to wygląda mniej więcej, czy to obiad, kolacja, po prostu w czeskiej kuchni. O knedlikach to chciałbym, żebyśmy jeszcze trochę porozmawiali później, bo to jest taka rzecz, która się w Polsce bardzo często z Czechami kojarzy, ale często też się kojarzy w sposób błędny. Natomiast to, co opisałeś, mi przypomina historię, anegdotę, o której opowiadał w jednym z odcinków Czechostacji przewodnik po Pradze, Mariusz Suroż, który opowiadał o grupie klientów, która przyjechała do Pragi na kilka dni i zamówili kilka takich typowych czeskich obiadów. I potem się skarżyli Mariuszowi, że w ich ocenie dostawali codziennie to samo, bo właśnie dostawali kawałek mięsa w uniwersalnym brązowym sosie z knedlikiem i dopiero dopytywani mówili, że no tak, to tutaj to smakowało trochę inaczej, tutaj to smakowało trochę inaczej, ale zasadniczo dla kogoś, kto nie siedzi w tej kuchni, no to kurde, codziennie jedli to samo. Ja pamiętam, jak pracowałem jako przewodnik po Pradze długie lata temu, że zawsze jak mieliśmy grupy na przykład na 2 dni, to bardzo uważaliśmy, żeby nie popełnić takiego błędu, tak jak mówili ci klienci Mariusza, czyli no pokazać, przynajmniej się starać pokazać, że czeska kuchnia wygląda trochę inaczej. No powiem szczerze, ciężko jest pokazać, że wygląda inaczej, bo ona nie wygląda inaczej. Ona właśnie nie wygląda inaczej. Ale staraliśmy się. Jakie to są smaki, gdybyś miał zdefiniować jakieś takie smaki typowe dla czeskiej kuchni? Mi taka rzecz, która przychodzi do głowy, która bardzo tą kuchnię odróżnia od kuchni polskiej, to jest to, że my często do mięsa dodajemy, nie mówię do samego mięsa, ale te sosy nasze, one są często robione na słodko albo z dodatkiem cukru, coś czego moja polska rodzina nie jest w stanie przetrzymać, że kiedy ja robię sos pomidorowy, to zdarza mi się do niego dodać łyżeczkę, a czasem nawet łyżkę cukru, żeby on nie był kwaśny. To się zgadza. Ja myślę, że takim najlepszym przykładem tego jest danie svíčková na smetanie z knedlikiem. Znany wśród Polaków. Kawał tak? wołowiny tak. duszonej w śmietanowym sosie z łyżką śmietany i co tam jest? Borówka? Żurawina? Żurawina. No, borówka. A, no tak. Nie, poczkaj. Prdlajs. Klikwa. Nie. Boże, to jest po czesku. Klikwa. Nie. Zaraz sobie przypomnę. Dobrze. W każdym razie to jest żurawina. Polska żurawina, tak. Brusinka. Brusinka. Tak. Klikwa to je... Teraz zapomniałem polskiego słowa. Poprosimy tłumacza. Dobra, sprawdzę jak zwykle w podsumowaniu. Ale czyli ten smak jest taki słodko-kwaśny i tu mi się wydaje, że to jest coś, co jest bardziej ciekawe niż reszta tych dań. Właśnie ze względu na ten smak, który jest nieoczywisty, a powiem szczerze, że chyba nigdzie na świecie nie próbowałem podobnego smaku. On jest po prostu inny. Moja polska babcia podawała żurawinę do schabowego. Ale schabowego w Czechach też mamy, tylko jest robiony trochę inaczej, bo zwykle jest robiony nieco cieniej, nieco mniej jest tej panierki i on jest mocniej wysmażany. Powiedziałbym, że jest tak bardziej w stylu austriackim, ale nie sznycla wiedeńskiego, tylko i nazywamy go rziskiem. Tak, a tu jest chyba jeszcze różnica, że ten polski i czeski schab to nie jest cielęcina, tak? Tak, no jest ze świni. No tak. To jest kotlet wieprzowy i po polsku, i po czesku, a tak, w tak. Bo austriackiej musi być... jest cielęcy. Tak. Dla mnie to trochę akademickie gadanie, bo ja od dość dawna nie jem mięsa, ale o ile sięgam pamięcią, to w Polsce też się robi takiego sznycla cielęcego czasami. To już jest taki wzorowany na tym wiedeńskim. Wiem. Taką rzeczą bardzo charakterystyczną dla mnie, dla czeskiej kuchni i o której bardzo często słyszę od Polaków, że kojarzą ją z czeską kuchnią, to jest kminek. Nie ma czeskiej kuchni bez kminku. To jest największy temat. To jest największy temat w rozmowach gastronomicznych czesko-polskich, bo jak ja tu przyjeżdżam z dziennikarzami czeskimi do Polski, to po prostu jest taka burza zawsze na samym początku, dlaczego wszędzie jest koperek? A ja im mówię, to sobie wyobraźcie, że to samo mówią Polacy, tylko z kminkiem, jak przyjeżdżają do Czech. Czyli myślę, że tu jest po prostu bitwa koperek versus kminek. Nie, opowiem ci taką anegdotę. Będąc nastoletnim chłopcem zawsze słyszałem od swojej macochy w Czechach, że jest ten kminek. Ja zresztą uwielbiam. Dla mnie to jest taki bardzo podstawowy smak w kuchni. Nie wiem, na przykład spróbujcie sobie państwo gotując ziemniaki, dodać kminku do gotowanych ziemniaków. To jest w ogóle totalnie inna historia potem. Albo chleb. No chleb, o pieczywo to cię jeszcze będę pytać, dobra, bo to też jest rzecz, że Polacy dostają szału, że dlaczego w Czechach w chlebie jest kmin. No, a dlaczego miałoby go tam nie być? No, dlaczego go w Polsce nie ma? I dlaczego jak chcę zjeść normalny chleb, to muszę albo upiec go sobie sam w domu, albo pójść do litewskiej piekarni. Nie? Natomiast pamiętam odnośnie tej anegdoty, jak mając naście lat słyszałem od swojej macochy, że ten kmin to jest taka dobra rzecz na potencję. A potem przyjeżdżałem do Polski i tam matka mojej pierwszej takiej poważnej dziewczyny, pozdrawiam serdecznie Zosiu, mówiła: kminek? Straszne gówno, po tym nie staje. No widać, że ta wojna kminku z koperkiem jest dłuższa i głębsza. Ale prawda jest taka, że rzeczywiście ten kmin, smak kminu, on jest taką rzeczą bardzo fundamentalną w czeskiej kuchni i on jest na przykład wszędzie. Moje w czasach, kiedy jeszcze jadłem mięso, ulubione danie i dla mnie tak naprawdę to jest sztandarowe danie kuchni czeskiej, chociaż oczywiście jest to danie, jak większość naszych dań, które ma swoje korzenie niemieckie, weprzokne glozelo, czyli kawał pieczonego boczku, natartego solidnie kminem, z knedlikiem i do tego z kapustą kwaszoną, robioną na kwaśno-słodko, z kminem właśnie, więc jest podwójna dawka kminu. Jest kmin w mięsie, jest kmin w kapuście, jest niebo w gębie. Dla dorosłych już taka wersja. To było jeszcze takie typowo czeskie, że to wszystko ociekało w tym tłuszczu wypieczonym z tego boczku i w tym czystym, szczerym tłuszczu moczyło się ten knedlik i ten cholesterol się po prostu wyciągało wszystkimi porami. Bardzo często. A o ile to, wiesz, ci się zdarzyło w poniedziałek o 12:00 gdzieś wyskoczyć z pracy, to ten poniedziałek po południu jakby wyglądał jak wyglądał, nie? No tak. Zwłaszcza, że wiadomo, że żeby chronić przewód pokarmowy przed nadmiarem tego tłuszczu, trzeba go spłukać piwem, więc wychodzi się z pracy na meniczko, czyli na przerwę obiadową, dostaje się w hospodzie weprzokne glozelo, no to na Boga trzeba do tego wypić co najmniej 2 albo 3 piwa, już nie ma po co wracać do tej pracy. Jakie zupy? Bo zupy też jemy, robimy zupy różne. Tu są według mnie już się zaczynają różnice między Polską i Czechami. Po pierwsze, mi się wydaje, że te czeskie zupy to są albo rosoły, albo większość z nich na podstawie śmietanki, takie po prostu bardzo gęste, tak? Czyli albo jest ten rosół, który jest taki trochę, możemy powiedzieć, że jest lekką zupą, nie? Ale reszta już jest taka, już się zaczyna przygotować do tego mięsa tłustego w ten sposób. A tu w Polsce ja zawsze, jak tu przyjeżdżam, no to w lecie wiadomo, to trzeba zjeść chłodnik. Na przykład takiej zupy w Czechach nie ma. Pojawia się gazpacho w stylu włoskim, w takich knajpach w większych miastach, ale poza tym myślę, że przeciętny Czech to by kojarzył chłodną zupę z czymś, co po prostu jest nie do wzięcia. To jest problem, bo jak wiesz, mama kiedyś dawno gdzieś tam krzyczy do dzieci z okna: przyjdźcie, bo zupa jest gorąca, to jak one przychodzą później, bo się tam, nie wiem, czy ktoś się spóźni tak w ogóle, no to jest już taki symbol problemu, bo ta zupa musi być gorąca na stole. No wiesz, ale tak szczerze mówiąc, zimny rosół w momencie, w którym ten tłuszcz zaczyna ci się odkładać na podniebieniu, to naprawdę nie bardzo. No. Nie bardzo. Ale jeszcze chciałem powiedzieć jedną różnicę i to są te polskie słodkie zupy. Ja 20 lat temu byłem na studiach we Wrocławiu i tam była stolówka, w której mieliśmy codziennie przez miesiąc inną zupę. To było bardzo ciekawe dla mnie. Bo nawet bardziej, bym powiedział, bardziej ciekawe niż te studia. Kompoty z makaronem? Słuchaj, to była, truskawkowa zupa. Kompot z makaronem, tak? Truskawkowy. Mhm. Na ciepło. Znaczy mi się to tak kojarzy. Mi jako Czechowi zupy owocowe, które też kojarzę z dzieciństwa, z pobytu w Polsce, kojarzą się z kompotem. Czułem się tak, jakby mi ktoś podawał kompot z makaronem. Nie rozumiem tej idei. Ja też nie. Że w Polsce jest wiele osób, które tego nie lubią, ale jest wiele osób, które to lubią. Ja nie ogarniam tej idei. Bo ja myślałem na przykład, że to jest deser. Wiesz, desery są różne, ale są słodkie. No, czyli to był taki drugi szok. Trzecia rzecz, że te zupy czeskie, one są dosyć takie, można powiedzieć, wyszukane, takie, że to nie jest tak łatwo zrobić, że to nie jest za 10 minut gotowe. A tutaj w Polsce jest zupa szczawiowa. I to jest według mnie coś takiego, na przykład to jest następna rzecz, której w Czechach nie ma. No bo to jest za łatwo, żeby przygotować. To jest danie, które musiało być, no bo było, trzeba coś zjeść. No i teraz sobie wyobraź, mamy taką zupę w Czechach? Chyba nie. Wiesz co, moja babcia robiła i niestety nie jestem w stanie znaleźć przepisu, a szukam od śmierci babci, czyli od ponad 20 lat. Zupa się nazywała hladká Aněčka, czyli gładka Ania, i była zabielana mąką, bezmięsna, zabielany mąką wywar z grzybów z gotowanymi ziemniakami, oczywiście z kminem. Proste to było jak bardzo, wyjątkowo smaczne i wyjątkowo sycące, ale był to jakiś specjalny przepis mojej babci. Nie jestem w stanie go znaleźć. Powiedziałbym nawet, bo moja babcia wychowywała się w Chorwacji, powiedziałbym nawet, że być może przywiozła to właśnie z Chorwacji, ale nie, bo nazwa jest no, ewidentnie czeska i ta nazwa mi gdzieś tam migała w czeskim internecie, natomiast samego przepisu nie jestem w stanie od ponad 20, no 25 już lat nigdzie znaleźć i to była zupa prosta, natomiast generalnie się z tobą zgadzam, że to są zwykle zupy takie, no więcej wtedy trzeba zrobić wysiłku. To nie jest tak, że wracamy po pracy i tam bierzemy ten rosół, co nam został z niedzielnego obiadu i na jego bazie robimy pomidorową. No tak, ale jeszcze chciałem powiedzieć dwie rzeczy. Pierwsza to jest ten słynny polski żur, który no w języku czeskim, czy w ogóle w Czechach istnieje jako kiselo, ale na przykład w Pradze to ja ci powiem szczerze, że od lat 15-20 nie miałem. Po prostu nie ma w menu. Ale jak pojedziesz na północ, czyli Karkonosze, powiedzmy aż tam w kierunku Kłodzka, to tam się pojawia ta zupa. I to jest bardzo podobna zupa, jest ten sam przepis, no na zakwasie. Na zakwasie, która się tutaj nazywa żurek, z niemieckiego Sauer. Pytanie brzmi, skąd ona przyszła? No jeżeli Sauer, to prawdopodobnie z Niemiec albo z Austrii. Na to by to wskazywały też te Karkonosze Sudety. Tak, że tak, absolutnie, tam... absolutnie. I to jest o tyle ciekawe, że dla Czecha to jest typowa zupa polska, bez której nie może wrócić do domu. Czyli jeżeli, jak mówisz, że Polacy mają w głowie, że trzeba zjeść knedlika i jakieś tam mięso, to przeciętny Czech według mnie, tak jak pytam ludzi, którzy jeżdżą do Polski... Pakuję te butelki z żurkiem do kieszeni. Nie, no to trzeba spróbować na miejscu. Tam jest to jajko, biała kiełbasa, która się nie pojawia w Czechach, więc myślę, że żurek jest taki numer 1, jeżeli mowa o zupach, takich ciekawych zupach dla Czechów. Druga rzecz, co chciałem powiedzieć i co jest bardzo ciekawe, zupa w Czechach jest takim dodatkiem. To jest taki aperitif. Ja, jak wiesz, byłem wychowany w domu w Pradze, to się zawsze zaczynało zupą, ale nie dużo. To, bo to, jak mówię, to jest taki aperitif. A później było główne danie. W czeskich knajpach zupę masz za 40-50 koron, czyli jakieś no, do 10 zł, ale to jest bardzo mała porcja. Taka do obiadu. W Polsce, tak jak jeżdżę po całej Polsce, zupa w cenie 20 zł, 25 zł jest danie już główne. Już zjesz i nie potrzebujesz zjeść niczego innego. Ma pół litra na przykład. Więc to jest też taka ciekawostka, różnica, jak tutaj ci dziennikarze, z którymi przyjeżdżam, z czeskimi, słowackimi dziennikarzami do Polski, oni zamawiają zupę plus główne danie, to tego głównego dania nie zjedzą. Pamiętajcie, jak będziecie w Czechach, macie ochotę spróbować więcej smaków, zupa też się zmieści. Tak, tak, tak. To nie będzie. Jest jedna rzecz, której na czeskim stole, czy to w knajpie, czy to w obiedzie domowym generalnie nie ma. To jest zielenina. Mam wrażenie, że my mamy jakieś głębokie uczulenie na wszystko, co jest zielone. I jakaś idea surówki, takiej typowej polskiej surówki, zapomnij, czy sałatki. Nie ma szans. No, czasem jest na przykład, nie wiem, sałata lodowa w wodzie z cukrem i z cytryną, tak? Tarty ogórek w wodzie z cukrem i z cytryną. Parę plasterków ogórka. Generalnie nazywa się to obloha, czyli niebo. I jak sama nazwa wskazuje, służy nie tyle do wniesienia jakiegoś wkładu witaminowego, tylko po prostu dekoracji. Tak, tak. Żeby nie było smutno mięsku. Jak sobie radzą czescy wegetarianie? Bo w takiej typowej hospodzie poza smaziakiem, czyli żółtym serem, no tu używam określenia żółty ser, to później wyjaśnię dlaczego. Poza żółtym serem w panierce, ewentualnie obalanym kwietakiem, czyli panierowanym kalafiorem, no to nie ma tam nic dla wegetarian. Według mnie wszyscy emigrują z Czech. A to by tłumaczyło to, dlaczego wszystkie sklepy ze zdrową żywnością w Czechach upadają tak szybko. Nie, no prawda jest taka, że według mnie ta nasza kuchnia czeska, ona jest przecież bardzo taka austriacka. znaczy pochodzi z Austrii, z Niemiec, tam no, albo z Bawarii, no, z albo z Bawarii, Niemiec. Tak, no wiadomo. I ja tam też, jak przyjeżdżam do Bawarii czy do Austrii, ja tam też nie widzę jakiejś tam, wiesz, za dużo zieleniny, więc tu mi się wydaje, że to może być powiązane historycznie. A dlaczego dzisiaj nie jemy zieleniny, nie wiem, bo przecież to już od końca komuny ile mamy? Prawie 35 lat. No wiadomo, że komuna, tak samo jak w Polsce, zadziałała, że nie było jakichś tam wybitnych dań w knajpach, były takie zwykłe, tak? Ciągle to samo w kółko, ale dlaczego za 35 lat ciągle nie ma tej, a nawet nie wiedziałem, żeby nowa generacja prosiła sobie gdzieś sałatkę czy więcej surówki. Powiem ci szczerze, nie wiem. Znaczy ja ci powiem, że widzę jedną różnicę i cały czas się zastanawiam, co jest tutaj skutkiem, a co jest przyczyną. Rzecz, którą ja uwielbiam w Polsce, to są stoiska z warzywami. Polskie warzywa generalnie pięknie wyglądają i dobrze smakują, są pełne smaku. Jeżeli pójdziecie, powiedzmy, w Pradze na stoisko z warzywami, jakąś budkę z warzywami, ona najczęściej sprzedawcą będzie Wietnamczyk, ponieważ Wietnamczycy przejęli nie tylko te drobne sklepy, ale też właściwie zmonopolizowali w tej chwili rynek warzyw, ale to nie ma znaczenia, że to będzie Wietnamczyk, bo wcześniej, kiedy one były w czeskich rękach, to było to samo. I te warzywa będą, a niby mówimy o kraju, który jest dalej na południe, więc powinno być lepiej, ale będą małe, brzydkie, kwaśne, bez smaku, widzę papryka i bardzo drogie. I zastanawiam się, czy to jest tak, że mamy w Czechach tak kiepskie warzywa, bo nikt ich nie chce kupować, czy nikt ich nie chce kupować, bo są takie kiepskie? Nie znam odpowiedzi na to pytanie. Ale myślę, że dla kogoś, kto lubi warzywa w Czechach, to jest coś, co może bardzo zazdrościć Polakom. Natomiast ponieważ większość Czechów warzyw nie lubi, więc akurat tego pewnie Polakom nie zazdrości. Ale może jak jeżdżą na ten Bałtyk, to się w końcu nauczą te warzywa jeść. Ja ci powiem taką anegdotkę. Ja byłem parę tygodni temu na Orlenie. To było gdzieś w Czechach, chyba jest taki duży Orlen, jak się podróżuje do Hradca Králové z Pragi. No i widzę... No jest. Po prawej stronie. Tak, taki duży naprzeciwko McDonalda, tam po drugiej stronie. I co jest ciekawe, że w tym momencie się dzieje polonizacja czeskiej kuchni, bo najpierw zapiekanki, gdzieś tam od roku, może 2 lat. I teraz jest ryba, jest dorsz z ziemniakami, ale w Czechach bez surówki. Czyli to jest niepełna polonizacja. To jest czechopolonizacja, a ja ci powiem szczerze, że wszyscy moi koledzy, jak jeżdżą do Polski, to mówią, wow, ta ryba z tymi tam surówkami, to jest super. I oni jakby tutaj zrobili prawdopodobnie na podstawie tego, że im mówiono, no słuchajcie, Czesi tego nie jedzą, czyli wracam do tego, co ty mówiłeś, że jesteśmy w kółku, z którego nie ma wyjścia. No trochę tak, to jest zaklęty krąg. To jest rzecz, której mi bardzo, i nie mówię tu o moim programowym, świadomym niejedzeniu mięsa, ale zawsze bardzo mi brakowało właśnie kawałka jakichś takich odrobiny witamin. Przy okazji, skoro jesteśmy przy knajpach, mamy bardzo charakterystyczne knajpiane zakąski. Polacy, którzy jeżdżą do Czech, je znają, a czasami lubią. Najpopularniejszą to są utopence, czyli marynowane w zalewie octowej razem z cebulą, przyprawami, serdelki, bo to nawet nie są parówki, tylko to są serdelki. No różne mogą być, wiesz, to też zależy od knajpy. No tak, ale taki czasem standardowy, czasem większy, tak. To jest utopenec, czyli topielec. No i potem mamy coś, o co właśnie cię teraz chciałem zapytać i do tego pytania, no, właściwie to nie jest moje pytanie. Ja o naszej rozmowie opowiadałem swojej przyjaciółce, szefowej wydawnictwa Radia Naukowego, podcasterce naukowej Karolinie Głowackiej, która nie ma dużych doświadczeń z Czechami, ale jakiś tam ma i ona prosiła, żeby cię zapytać w kontekście chyba jedynej wegetariańskiej przekąski, która jest dostępna w czeskich knajpach, czyli naloženého hermelinu, czyli sera pleśniowego marynowanego w oleju. Jak my w ogóle możemy jeść podwójnie zepsuty ser? No właśnie, może dlatego, że jest podwójnie zepsuty, to jest już okej, bo wiesz, minus i minus jest plus. Może o to chodzi. Tak jak już naukowo, wiesz, trzeba odpowiedzieć, to tak żartobliwie. Ja ci powiem szczerze, że to jest to, czego w Polsce nie ma i to jest ta kultura tej czeskiej knajpy. O ile można chyba nam Czechom czegoś pozazdrościć, to jest ta tak zwana, nie wiem, czy można powiedzieć, kultura. Tak, hospoda jest integralną, głęboko wbudowaną w czeski gen częścią tej kultury. Jak mówimy o hospodzie, to czym ona tak w ogóle dla nas jest? Jest wbudowana, ale czym jest? Ona jest przede wszystkim miejscem spotkania. Jeszcze przed internetem to było jedno jedyne miejsce, gdzie ty mogłeś się po pierwsze dowiedzieć, co się dzieje, czy to u sąsiada, czy to w świecie, albo jak ktoś wrócił, no nie daj Boże, z Nowego Jorku do hospody, no to opowiadał, wszyscy go pytali, czyli też ta rola tej hospody jest mniejsza niż 10, 15, 20 lat temu, ale też, czyli integracja, też te knajpy zwykle nawet w najmniejszej wsi były dwie, bo są grupy osób, które się nie znoszą, więc po co siedzieć przy jednym stoliku, jak można, jeden siedzi tu, drugi tam, a to się zmienia, nie? Przez cały czas, to jest taki mikroklimat. Po drugie, to piwo słynne czeskie, żeby nie lać z butelek, żeby to miało też jakąś, no, powiedzmy, kulturę, to ono musi się lać. Nie możesz po prostu w tej knajpie, jeżeli chcesz, żeby ta technologia działała, no to nalać 3 piwa codziennie. To trzeba kilka beczek, tak? Żeby to wszystko działało tak, jak trzeba. Przynajmniej w tych starych czasach. Dzisiaj jest trochę inaczej. Więc dla mnie hospoda była zawsze takim miejscem, Boże, jak to powiedzieć, takim schroniskiem, takim miejscem, gdzie się dowiesz, co jest nowego, gdzie możesz zjeść. Wiesz co, ja bym to trochę porównał, ale mówię to bez ironii, bo to jest często, jeżeli słuchają nas słuchacze z miast, to w mieście, nie wiem, czy ty znasz to pojęcie, koło gospodyń wiejskich, czy wiejska świetlica, no to jest coś, co w mieście budzi uśmiech politowania. Ja mieszkam na wsi i wiem, jak duże znaczenie dla wiejskiej społeczności, tak całkiem na serio. W Polsce ma wiejska świetlica, ma na przykład OSP, czyli Ochotnicza Straż Pożarna, tak? I może na jakimś tam poziomie porównałbym do tego właśnie hospodę, że ona jest takim centrum życia tej lokalnej społeczności, już wszystko jedno, czy miejskiej, czy wiejskiej. Tak, tu się zgadzam. No i trzeba do tego dodać i to, że ta hospoda jako knajpa jest też miejsce, gdzie można zjeść. A wracając do tych pytań, bo nie każdy przychodzi po prostu do tej knajpy, tak tradycyjnie się chodziło albo po obiedzie późnym, jeżeli się pracuje w rolnictwie, albo wieczornym obiedzie po kolacji. I wtedy jakby się nie przychodzi, żeby zjeść. Przychodzi się, żeby wypić, żeby pogadać. No i za 2-3 godzinki parę piwek się pojawia... Gastrofaza. O, tak. Ale już taka mniejsza, wiesz? Taka, już nie trzeba zjeść znowu, wiesz, całego prosiaka, tak jak do kolacji. Zastanawiam się, ale... czy mamy w ogóle w języku czeskim jakieś określenie na gastrofazę. Mówi się czasami piwnych lat, czyli głód piwny, ale takiego określenia gastrofazę to ja nie kojarzę. To jest chyba polska specyfika. Hladzinek. To jest taka gierka słowna, bo to się łączy zdrobniale głód z hladziną, czyli powierzchnia cieczy. Zwykle byśmy powiedzieli hladziena wody, ale w tym kontekście to chodzi o piwo. Tak? Czyli chladzinek może być coś takiego między piwnego i między... głodem. No tak, i wtedy wjeżdżają te przekąski, te utopęce. Albo zupy. Mhm. Ale wiesz, w polskiej knajpie też masz przekąski, no, masz tam tego, może teraz mniej niż kiedyś, ale to był tam ten śledź taki, owaki, tylko sałatka jarzynowa, coś tam, nie? No do wódki. I to jest olbrzymia różnica. To jest olbrzymia różnica, bo tak jak sporo ludzi pisało, mówiło, jakby wódka jest zupełnie do innego nastroju. Wódka jest czymś, co jest typowe w Polsce, ale jeżeli ty pójdziesz do hospody, wiesz, że następnego dnia musisz wstać o 6:00, no to nie wypijesz 8, 9, 10 piw. To wypijesz 2, 3. Tak na spokojnie. Myślę, że u wódki nie istnieje 2, 3. Może flaszki. Ale u kieliszków po prostu to, co ja przeżyłem w Polsce, to się nie idzie na jednego kielicha. W Czechach się idzie na jedno piwo. Bardzo często się zostaje na to jedno piwo i się wraca do domu, nie wiem, czasami do pracy. Masz też w Czechach całe mnóstwo ludzi, którzy co wieczór przychodzą na 6-8 piw, idą do domu, rano wstają do pracy i prawda jest taka, że są wysoko funkcjonującymi alkoholikami. No według naszych instytucji zajmujących się trzeźwością 1,5 miliona Czechów. Prawie 10% populacji, a mówimy o całej populacji, czyli łącznie z niemowlętami, dziećmi, starcami i tak dalej. 10% populacji może nie jest alkoholikami, ale pije w sposób ryzykowy. W Polsce też jest problem z piciem, zresztą jeżeli chodzi o spożycie tego czystego alkoholu na głowę, to zdaje się, że Czesi i Polacy idą łeb w łeb. To jest tak, że tam raz są Polacy trochę wyżej, raz są Czesi trochę wyżej, nie pamiętam. Ale nie piwa, ale czystego alkoholu. Nie, czystego mówię w przeliczeniu na czysty alkohol. No, ale to pokazuje, ile my tego piwa pijemy, bo myślę, że zasadnicza różnica polega na tym, że w Polsce, gdzie też jest problem ze spożywaniem bardzo dużej ilości alkoholu, spożywanie tego alkoholu ma charakter zabawowy, świąteczny. Gdzież to w Czechach alkohol jest bardzo mocno wpisany w codzienną kulturę. Zobacz, że jak mówisz, że idziesz na piwo 1, 2 czy nawet 3, to nie kojarzysz tego w swoim czeskim rozumowaniu, ja też nie, że idziemy pić jakiś alkohol, na Boga. No, poszliśmy na piwo, nie? No to prawda. To jak prawda. Idziesz na meniczko, czyli na tą słynną przerwę obiadową między 11 a 13, która jest w większości czeskich miejsc pracy, to naprawdę to już musisz mieć jakiś mega popieprzonego kierownika, żeby miał do ciebie pretensje o to, że do tego obiadu wypiłeś 10. Masz rację, a przypomina mi się scena z mojej nauczelni, z Wydziału Filologii i Filozofii Uniwersytetu Karola w Pradze, gdzie był bar, który się nazywał Platon, później Plaston, bo wszystko było z plastyku później, gdzie normalnie serwowali piwo studentom. I przyjechała delegacja z Polski, no i robiła sobie zdjęcia, bo absolutnie nie mogła uwierzyć, że na uczelni, tam takie bistro, po prostu taka jadalnia. I co? Że jest, no to jest piwo, no. To nie jest alkohol przecież, nie? Ale masz rację, że z takiego punktu widzenia, no jesteśmy już trochę starsi, z punktu widzenia osób, które bardziej o tym myślą też nie tylko pozytywnie, no to jest po prostu takie od dzieciństwa. To nie jest alkohol, to jest piwo. To jest tak, że to jest z jednej strony bardzo ważna część naszej kultury, którą ja osobiście bardzo lubię, natomiast zaczyna do mnie z wiekiem docierać, że ono społecznie ma też swoją jasną, ale ma też swoją ciemną stronę i to są właśnie naprawdę te rzesze tych wysoko funkcjonujących alkoholików, tych kolesi, którzy po prostu przez cały tydzień po pracy zamiast do domu piją do zamknięcia, czyli tam do tej 11, potem idą się wyspać, rano wstają do pracy tak przez cały tydzień, a w sobotę śpią przez cały dzień. I jak mają nawet jakieś rodziny, to właściwie tam nie ma tego życia rodzinnego, bo oni się cały czas rozmijają. No ja znam trochę takich ale rodzin. To chyba mowa o wsi. Wiesz, mi się wydaje, że... W miastach też. Tak. Może nie w Pradze, ale w miastach też, moim zdaniem. Bo w tych większych miastach w Czechach no jednak jest taka pewna ambicja. Ja nie mówię, że ludzie nie piją piwa, nie daj Boże, ale jest pewna ambicja, nie wiem, no w piątek zniknąć na te dacze, chałupy, wiesz, to jest osobna ale że historia, jest coś takiego, że jedziemy na wieś, jedziemy do wiejskiego domu. No. Ale oczywiście, że moi koledzy, którzy tak od lat wyjeżdżają na te dacze, to w sobotę idą do tej knajpy dla lufciaków, czyli dla ludzi z Pragi, gdzie się spotykają z innymi Prażanami i piją piwo. Tak, bo jedziesz na wieś i nie będziesz się tam integrował z miejscowymi, tylko będziesz pił w gronie Innych prażaków ze swojej kolonii, tak. Daczowiska. No, ale ten taki problem w miastach, może po prostu to się bardzo mocno pozmieniało w tych ostatnich 20-30 latach. Też no, wyobraź sobie, że za naszych młodych lat nie było co innego robić. Bo to ta knajpa była takim epicentrum tego, żeby coś się dowiedzieć, gdzieś posiedzieć, kogoś poznać. W tym momencie od, nie wiem, komórek, PlayStationów, internetu, nie wiem, multikin, no to co? Ta knajpa dla młodego człowieka no absolutnie nie jest czymś, wiesz, ciekawym. I maleje liczba tych knajp. Znaczy tak, liczba hospod w Czechach spada. Ja pamiętam w Lipnie, no to chodziłem do szkoły podstawowej, to siłą rzeczy jakoś niespecjalnie koncentrowałem się na śledzeniu hospod w okolicy, ale było ich tak powiedzmy w promieniu 5 minut na piechotę, co wiedziałem jako młody człowiek chodzący z dzbankiem do obiadu, co też jest obyczaj, który raczej w miastach już zaginął, że się wysyłało dzieciaka też do obiadu jedzonego w domu. Dzieciak dostawał, w każdym domu był dzban, szklany, gliniany, chłodziło się go bieżącą wodą, 2-3-litrowy, brało dzieciak, dostawał parę koron w garść, dostawał ten dzban i popylał na piechotę do knajpy, która najczęściej była po drugiej stronie ulicy i tam mu lali do tego dzbana tego piwa, on z tym dzbanem szedł do domu i to piwo lane z knajpy mieliśmy w domu do obiadu. Tego Dokładnie. Już właściwie nie ma. Nie ma tego. Też mi się wydaje, że te piwa, te browary przemysłowe mają zupełnie inną jakość niż wtedy. Bo wtedy, no powiedzmy sobie szczerze, to jest bardzo podobne chyba też do Polski. Wtedy za czasów naszej młodości te browary były browarami. Dzisiaj nie będę mówił konkretnie, ale to są raczej rozpuszczalnie chemii. Wszystko jest w jakichś granulatach i to się jakoś przez chwilę waży i do widzenia. Czyli wiesz, żebym ja wyskoczył u nas w ulicy do knajpy Warszawa, bo ja mam w ulicy naprzeciwko, nie mieszkam, knajpę Warszawa. Sam nie wiem po co, bo to jest nazwa z lat 90. To miało później 10 innych nazw i teraz wrócili do nazwy Warszawa. Tam są chyba Kruszowice. Ja ci powiem szczerze, że nie przepadam. Bo mój temat jest temat małych browarów. Ja nie wypijam dużo piwa, ja nie patrzę na ilość, ja raczej na jakość. Ja sobie wypiję do obiadu jedno piwko, ale chcę, żeby było super. To skoro przy tym jesteśmy, bo chciałem się o to pytać później, ale skoro przy tym jesteśmy, to właśnie jak to jest z browarami? W Polsce od dłuższego czasu jest renesans piw rzemieślniczych, stricte rzemieślniczych, z takich bardzo małych browarów, czy właściwie nawet warzelni, często warzelni połączonych z knajpami. Nie mówię tu o małych regionalnych browarach, bo tych akurat w Czechach mamy całkiem sporo. Mamy oczywiście kilku potężnych graczy na czele z Plzni, bo to zazwyczaj jest tak, że jak wchodzisz do knajpy i kiedyś tej Plznie wszędzie nie było, teraz ona w większości knajp jest Plzeń, więc jeżeli powiesz, że chcesz piwo, podejdziesz do baru i powiesz, że chcesz piwo, to ci naleją 12 Pilsnera, tak? Bo to jest w takim powszechnym mniemaniu, piwo to jest 12 Pilsnera. Ale poza tymi dużymi browarami, nie wiem, Pilsnerem, Budějovickým Budvarem, co tam jeszcze z tych takich dużych mamy? Wielka Epopowice, Kozla, czy Kruszowice, ale Kruszowice to jest w tej chwili pod Pilznem chyba. Zresztą Pilzno też należy. Jest pod Pilznem. No jest kilka takich. Jest sporo tych dużych graczy. Jest kilkanaście takich dużych marek, a potem masz dużo lokalnych browarów, nie wiem, Bernarda. No to jest Sejane, już też taki, no okej. To jest taki średnik, tak. Natomiast pytam o te browary takie rzemieślnicze, właściwie nawet warzelnie, to co jest w Polsce tak popularne, w Polsce się używa tego określenia. Nie wiem, czy ono w czeskim też jest. Zastanawiam się teraz, czy słyszałem. Piwa kraftowe. Nie. Piwosze wiedzą, o co chodzi, ale myślę, że w języku czeskim się nie korzysta z tej nazwy. Co chciałem powiedzieć, dla mnie to jest olbrzymi temat. Już ci mówię dlaczego, bo ta ścieżka Polaków, małych browarów jakby absolutnie omija Czechy. Według mnie w 90%. Bo ta polska rewolucja piwna, która mi się bardzo podoba, ona polega na tym, że przychodzi z zachodu. To, o czym teraz rozmawiamy, te gatunki piwa w Polsce, w tych małych browarach, one są wzorowane na Wielkiej Brytanii, na Ameryce. To są ipy, apy, bardzo często piwa chmielone na zimno, piwa wysokogoryczkowe, piwa o chmielach aromatycznych. No, tego u nas nie ma. Tego w Czechach nie, że nie ma. Są próby, ale jeżeli nie ma klienta, który by prosił ten mini browar, żeby mu dostarczyć więcej i więcej, i tego nie widzę, no to się zostaje przy tych, przede wszystkim przy dolnej fermentacji i troszeczkę się wyskakuje, jak jest lato, no to piwo pszenice. W ciągu roku no są tam trochę mocniejsze piwa, na przykład pod koniec roku, bo jest zimno, ale tu mowa o takich mini browarach, parę sztuk, wiesz, tak Praga na przykład, gdzie są w stanie sprzedać te piwa turystom, ale według mnie Polska tutaj, to jest taki olbrzymi skok, który zrobiła Polska, który jest też eksperymentalny. W Czechach myślę, że nie eksperymentujemy z piwami. No my w ogóle niechętnie eksperymentujemy z czymkolwiek. Tak, ale z piwami rzeczywiście nie eksperymentujemy. Jak mi opowiadałeś o tym lagrze, leziacich. No, my wymyśliliśmy leziaka jako Pilsner, tak? To od nas, to jest nasz niemiecki wynalazek. Tak, to jest nasz niemiecki wynalazek. To jest nasz niemiecki wynalazek z Czech. Wymyśliliśmy tego Pilsnera, czyli właśnie piwo dolnej fermentacji, piwo, które musi poleżeć i piwo klarowne i piwo wysokogoryczkowe, ale nie tak bardzo jak IPA i tak dalej. Ale mi się skojarzyło, bo kiedy jestem w Pradze, mieszkam na Jeźnim Mieście i mamy, nie wiem czy kojarzysz... Biedny ty. Nie, dlaczego? Nie, znaczy wiesz, ja jestem chłopak z Libnie, potem przez Bubeneć, ale ja sobie całkiem to blokowisko oswoiłem. Ta. Nie jest źle. Ja mam tam dużo fajnych terenów do biegania, mam Hostiwarską Przehradu, która jest zarąbista i mam metro. To prawda, że parki są i tak dalej. To mam metro, więc jakby to nie jest aż tak wielki problem. Wy na Ziśkowie metro nie macie. No, mamy dwie stacje. No, ale Lora jest na granicy Ziśkowa i Żelewskiego jest na granicy Ziśkowa. W każdym razie nie wiem, czy znasz. Mamy tam coś takiego, co się nazywa Jihoměstský Pivovar. To jest browar zrobiony w starej osiedlowej kotłowni i jest to typowy browar rzemieślniczy. To znaczy tam jest ważelnia, raz w tygodniu przychodzi Sladek z piwowarem i ważą tam piwo. Ale jeżeli popatrzysz, co tam jest w karcie, a mówimy o browarze rzemieślniczym, gdzie możesz zrobić wszystko, to w karcie będzie zawsze leziak, czwanocka i latem psienice. Tak. Tak. Bo to jest normalna osiedlowa knajpa. To jest knajpa, do której przychodzą ludzie z okolicznych bloków, natomiast jakby widać, co oni nie będą eksperymentować. Nie. No wyobraź sobie jeszcze taką rzecz jak piwo miodowe w Polsce popularne. No przecież to był koniec świata w Czechach. Nie, no to wiesz, to co powtarzają polscy ekspaci albo osoby z Polski, które żyją długo w Czechach, to mówią, że jeżeli chcesz, żeby cię w twojej hospodzie znienawidzili, wystawili ze drzwi, zamów piwo z sokiem. A jeżeli chcesz dostać przy okazji po ryju, to jeszcze powiedz, żeby je ogrzali. Nie? Nie, no to prawda, że ja przyjeżdżając tutaj na studia i nie znając Polski, to nie wiedziałem, że taka rzecz istnieje. Nie nauczyłem się do dzisiaj. Piwo z sokiem to po pierwsze, a po drugie ze słomką. I pytałem tych dziewczyn, po co to pijecie? Oni mówią, nikomu nie mów, ale żeby szybciej się upić. Podobno tak działa tą słomką, nie wiem. W każdym razie dla przeciętnego Czecha to jest nie do wzięcia. Myślę, że to piwo na ciepło, jakby zważone, czyli no wiesz o co, jak wino. Czyli wino i pijemy grog. To już jest bliższy wariant do tego, żeby powiedzieć, no okej, no to jedno spróbuję, jak już jestem w Polsce w Szklarskiej Porębie, ale ten sok jest absolutnie zabroniony. To se zakazuje. Kawa czy herbata? A jeżeli kawa, to jaka? W Czechach, w Pradze, czy tam gdzie ja mieszkam, to kawa na pierwszym miejscu. Jeżeli przyjeżdżają moi koledzy do Polski na urlop czy na weekend, to ja mówię, jeżeli chcecie, jak to się powie, splynąć z dawem, zapaść, nie wyróżniać tak, się. To do obiadu ciepłego weźcie sobie herbatę ciepłą, nie iced tea. To wszyscy patrzą, że zwariowałem, bo w Czechach nie ma tej opcji picia ciepłej herbaty do obiadu. Ja to zrobiłem 2 razy w domu i moja żona mówi, ty chyba już za dużo jeździsz do tej Polski, co? To się trochę się uspokój. Jest faktem, że ciepła herbata na przykład do podwieczorku, tak, do ciasta, do czegoś słodkiego, ale tak, żeby rzeczywiście na stole do obiadu wylądowała herbata, to nie. Nie. Ale dlaczego nie? To jest inna kultura. Znowu model koperek kminek. Mogę chyba powiedzieć różnica wschodu i no nie chcę mówić, że Czechy to zachód, ale tej germańskiej części albo południa. Południa, no bo to są takie południowo-niemieckie, austriackie. Tak. I tu znowu ta różnica, ta herbata, która no jednak Czechom się kojarzy z Rosją bardziej niż z Polską. I kawa, która jest też z naszego punktu widzenia już bardziej tą południową, takim wiesz, czymś normalnym. A wszystko jedno, czy to była kiedyś kawa z fusami, czyli Turek z logrem. Logr to fusy. A to do dzisiaj w jakichś tam knajpach, poza miastami oczywiście istnieje, ale dzisiaj no to espresso. Tu chyba jest bardzo podobnie do Polski, ta kultura picia kawy. Tak mi się wydaje. Jak to jest z kawiarniami? Wiesz, czy my mamy ten model taki właśnie, skoro mówimy o tych odniesieniach austriackich, no bo to jednak przez długo bardzo była stolica, ten Wiedeń. Czy my mamy ten model wiedeński, że wiesz, ta kawiarnia, tu siedzimy, spotykamy się, rozmawiamy, tak trochę po galicyjsku, po krakowsku. Mamy, przynajmniej w Pradze lub w dużych miastach. Na wsi tego nie ma, tej kultury, no ale to też w Austrii nie wiedziałem, żeby był, wiesz, cafe house we wsi, jak się jedzie. No nie. To jest logiczne. Myślę, że w Czechach to się trochę miesza z cukrarną, czyli kawarna i cukrarna, czyli miejsce, gdzie możesz się napić kawy i zjeść ciastko, jest tak naprawdę się zmieszało. Wcześniej była tylko jedno albo tylko drugie i teraz już to ta sama rzecz. Skoro jesteśmy przy jedzeniu poza domem, no teraz deserowym, ale wróciłbym na chwilę jeszcze do hospod. Czy jest jakieś takie danie bardzo typowe właśnie dla hospody, czyli coś, co zjesz w hospodzie, a raczej nie zjesz w domu. Ja tu sobie przypominam, bo kiedyś rozmawialiśmy prywatnie na temat dań ze szkolnych stołówek czeskich. Ty opowiadałeś o tym, jak u ciebie w stołówce w szkole, co tam było napisane na tym. Powiedz. Tam było wydrapane nożem na stole. Dobrou chuć, czyli smacznego. Dobrego smaku przyda się wam. Tak, będziesz go potrzebować. Będzie ci to niezbędne. Tak. I mieli rację. A widzisz, a ja na przykład pamiętam u siebie danie typowo stołówkowe, Chyba jeden raz go jadłem kiedyś w domu prywatnym i to były buchticzki sesioro, czyli takie malutkie zapiekane drożdżowe bułeczki podawane z takim waniliowo-śmietankowym sosem, budyniem. No można by to nazwać budyniem, chociaż myślę, że to taki... Budyn jest pudding? Pudding. Ciekawe, nowe słówko. Już pudding. Mam w głowie. Budyń. Więc to nie jest budyń, siodo. No to jest takie siodo. To jest takie francuskie coś, nie? Tak brzmi siodo. Potem się okaże, że to też mamy od Austriaków, ale... Wiesz, ale chodzi mi o to, że to jest takie danie, które było na przykład bardzo popularne w szkolnych stołówkach, a rzadko komu w domu się chciało chrzanić z tym, lepić tam te malutkie bułeczki i tak dalej, nie? Więc mam pytanie, czy jest jakieś danie takie typowo hospodskie, które zjesz w tej hospodzie, w tej takiej normalnej knajpie, nie mówię o restauracji, tylko mówię właśnie o normalnej hospodzie, czyli tym miejscu, gdzie pijesz piwo i jesz najpierw podczas przerw obiadowych, potem wieczorem. Czy jest jakieś danie typowe dla... I to jest smażony sir. Już ci mówię dlaczego. Ja się boję w takich knajpach, gdzie wiesz, przyjdziesz i widzisz, że tutaj się sprzątało, wiesz, ostatnio w 1918 roku. To ja się trochę boję jeść. Powiem ci zupełnie szczerze, żeby jakiegoś mięsa wziąć, nie daj Boże rybę, która tam wiesz czeka od lat na klienta. Nie, no to ten smażony ser, to wiem, że on ich zrobi na co dzień 100, bo to jest takie danie trochę studenckie, trochę takie owakie. Więc ja zawsze biorę smażony ser i jak przychodzę z Polakami, z delegacjami w Czechach do knajpy, do restauracji, bo to delegacja, to oni o to pytają, a ja mówię, no to musimy do knajpy, bo w restauracji nie ma smażonego sera. To fakt. Ja zawsze marzę, jak jestem w Polsce, mówię, ale bych si dal smażák z hranolkama a tatarką, czyli z frytkami i sosem tatarskim. A potem jak już jestem tam przy tym 4., 5. piwie na spotkaniu ze znajomymi, to mówię, dobra, zgłodniałem, zjem ten smażák, nie? I tak... Zjem ten smażak i już na następnym 1,5 roku mam święty spokój. No, coś w tym jest. Ale z drugiej strony wiem, że na przykład Piotrek Gawliński z podcastu Pod specjalnym nadzorem, przewodnik po Pradze, mieszkający na co dzień w Pradze, on mówi, że on sobie nie wyobraża życia bez smażaku. Że dla niego tydzień bez smażaku jest tygodniem straconym, a Piotrek jest właściwie bardziej Czechem niż Polakiem. Tak? Więc no to zależy. Ja pamiętam w latach 90., kiedy do liceum się nie mówi, że studiowałem, ale chodziłem, uczyłem się? No uczyłem się, no bo tak, to jest różnica. České studoval to jest uczyć się w szerokim zakresie, bo można studować w szkole podstawowej, można studować w szkole średniej, na gymplu, czyli w liceum, i można też studować na wysokie, czyli na uczelni wyższej. No i tam na ulicy Bożywojowa, to jest taka Žižkovská Champs-Élysées, gdzie jest zawsze koło 30 knajp. To z naszym lektorem angielskiego, który nie miał z angielskim nic wspólnego, oprócz tego, że to był Anglik, który przypadkowo jakoś spotkał dyrektorkę wtedy tego liceum w latach 90., to się brało każdego, nie? Czy to przypadkowy Australijczyk, który chciał zostać na 3 dni, to został na parę lat, bo mu dali umowę, bo mówił po angielsku, bo nie było takich ludzi. No i my z nim na co dzień chodziliśmy zamiast tych obiadów w tej stołówce na smażony ser. Tam do tego jeszcze było piwo, my wtedy nie piliśmy, on tak, za 1 funtę. Funta wtedy była 45 koron i on nie mógł przez kilka lat uwierzyć, że to się dzieje, bo wtedy samo piwo w Anglii kosztowało, nie wiem, 3-4 funty. Ich przychodziło tam na co dzień, ale też, jak to powiedzieć, no za rok, wiesz, już wyglądało trochę inaczej, ale z tego nieuwierzenia, wiesz, nie dowierzenia. Spłynął z tak, to już był... Czech. Po roku to był prawdziwy Czech. Mi tak przypomniała się anegdota bez związku z naszą rozmową, ale jak mówiłeś o tym, jak to w tych latach 90. rzeczywiście wystarczyło, że byłeś Anglikiem i nagle już byłeś nauczycielem, to ja w latach 90. w Warszawie wystarczyło, że mówiłem po czesku i nagle stałem się menadżerem w słowackiej szopce bożonarodzeniowej, która stała na rynku Starego Miasta na warszawskiej Starówce. Nie pytaj mnie, jak to się wydarzyło. Po prostu przyszedłem rano do knajpy, zamówiłem przy barze wódkę, za chwilę rozmawiałem z jakimś takimi Słowakami, a godzinę później podpisywałem już umowę. A to są te lata 90. Ta, to były lata 90. I wyprowadzałem wtedy osiołka z tej szopki, bo to była szopka z żywymi zwierzętami w takim namiocie ustawionym na warszawskiej Starówce, więc jeżeli ktoś z was z początku lat 90. to był jakiś 94 chyba rok, coś takiego. Kojarzycie zimą w okolicach Bożego Narodzenia gościa spacerującego z osłem po ulicach Starówki nocą, to byłem ja. Mówiącego po czesku i udawającego Słowaka. I udającego Słowaka. Narodowe danie Czech. Troszkę żeśmy o tym rozmawialiśmy o tym uchu, czyli o uniwersalnym sosie. To bym stawił jako jedno z... Ale czy jest coś takiego, co byś nazwał narodowym czeskim daniem? Albo czymś, co mogłoby pretendować do tego tytułu, co by się znajdowało w jakimś takim top 5, top 10 powiedzmy? Dla mnie to na pewno jest swiczkowa, czyli polędwica wołowa. W tym sosie, to co rozmawialiśmy. A poza tym... No nie wiem, ta reszta troszeczkę jest podobna. O, ptak szpanielak. To danie istnieje też w Polsce. Tak, to jest zrazik taki... Rolada. Rolada zawijana ze słoniną w środku, nitką. Z jajkiem, czymś tam. W wersji śląskiej tam jest na przykład kiszony ogórek w środku w to włożony, tak, do takiej rolady śląskiej. To był szpanielski ptaczek, czyli hiszpański ptaszek. Tak. I tu mi się wydaje, że no wiadomo, to już są takie trochę germańskie pokarmy, bo no na Śląsku Opolskim albo na Górnym Śląsku po prostu też dostaniesz, to się nazywa śląska rolada, więc tutaj czujemy tego Niemca za tym. No, ale w Czechach nie ma tego, co jest charakterystyczne dla śląskiej kuchni, czyli glajs, tych klusek śląskich, klusek z dziurką. No glajs u nas nie ma. Ja to lubię glajzy bardzo. Prawda. Ślązacy, szanuję was za glajzy. Ale z drugiej strony ten typ knedlików, które są w Czechach, no jest kilka typów, które też, wiesz, troszeczkę tam do tych Niemiec też wchodzą. Właśnie jak jesteśmy przy knedlikach, bo dla wielu Polaków to jest symbol czeskiej kuchni. To pochodzi z Niemiec, nazwa nawet pochodzi z Niemiec. Jan Hus, nasz... Oj Boże, Jan Hus. Jadł knedle. Nasz protestancki święty, no jadł knedle, no musiał jeść knedle, skoro apelował w swoich rozlicznych pismach, żeby nie nazywać ich knedlami, tylko używać nazwy czeskiej i mówić na nie sieśka. I zresztą do dzisiaj się mówi sieśka, czyli szyszka, no bo jak się to gotuje, to lepi się z tego taką długą bułkę, po czesku sieśkę. Ale kiedy Polacy mówią knedlik, to dochodzi tu do dwóch różnych nieporozumień. Ja bym zaczął od tego, że mamy knedlik w liczbie pojedynczej. Jeden knedlik. I to jest zwykle to, o czym myślą Polacy. I to jest ciasto drożdżowe gotowane w wodzie albo na parze, ale raczej w wodzie i później krojone na płatki, tak jak chleb. Niemniej jednak tutaj też można kilka rodzajów wydzielić tych knedlików. Z tego, co ja znam, co ja wiem i co się robiło u nas w domu, to był albo ten knedlik bułczany, się mówi po polsku? Hołskowi. Tak? No, klasyczny. To jest ten klasy, knedlik. Tak? Podam w podsumowaniu, zostawię dla państwa przepis. Czyli on mi się kojarzy z wołowiną. Z wieprzowiną mi się kojarzy bardziej bramborowy knedlik ziemniaczany. Taki trzeci, ja wiem, że jest ich więcej, ale taki trzeci knedlik, który się pojawia, zwłaszcza w takich restauracjach niby staroczeskich, to jest karlowarski. To jest chleb, słonina, taka mieszanka. On się pojawia do kaczki. I teraz, no wiadomo, teraz rozmawiamy o regionu Praga, ale każdy region trochę inaczej z tymi knedlikami. No potem jest jeszcze chlupati, czyli włochaty, to też jest ziemniaczany i jego się gotuje rzeczywiście w taki sposób, że on się robi taki szary i taki, no wygląda jakby miał, no on wygląda dość obrzydliwie, mówiąc szczerze, właśnie jakby był taki włochaty, ale też jest smaczny i on jest na bazie ziemniaków. Znaczy dużo tam jest surowego ziemniaka, o ile pamiętam. A później są knedliki w liczbie mnogiej i tu się znowu ten zbiór na knedliki w liczbie mnogiej dzieli na całe mnóstwo podzbiorów, bo to są słodkie. Z owocami, z nadzieniem owocowym. Czyli w karkonoszach to zwykle są borówki? Borówki, czyli borówki? Czarne jagody. Dobra, w Polsce to jest popierniczone strasznie. Borówka, tutaj pewnie Krakusi, czy tak, tam jest Galicja nas zrozumie, bo wy to macie tak jak my. Wy też na czarną jagodę mówicie po bożemu borówka. Z czarnymi jagodami. W karkonoszach są z czarnymi jagodami, na Morawach mogą być ze śliwką, mogą być z morelą. Tak, z morelą, tak. Są z truskawkami, spotykałem się z jabłkowym nadzieniem. Natomiast istotne też jest to, że one są również robione z bardzo różnego ciasta. Mogą być z ciasta twarogo, Mogą być z knutého, czyli ze zwykłego drożdżowego, mogą być z bramborowego ciasta. I to, co przynajmniej u mnie w domu, nie wiem jak było u ciebie, co najbardziej lubiłem, że są podawane z roztopionym masłem. A, tak to i musi ogromną być. Ilością cukru pudru. Tak, 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 dokładnie. I gdzieniegdzie się jeszcze mak dodaje. A my jako dzieci nie znosiliśmy tego masła. Myśmy chcieli to jakby na sucho jeść. No i w tym momencie jest odwrotnie oczywiście, ale to ci powiem, że to może nas trochę łączyć z Polską, czy to z pierogami, czy to z różnymi tego typu, nie wiem jak to nazwać, no po prostu takimi tymi kulkami, w których coś jest jakieś, coś na słodko, bo z jednej strony to się nie kojarzy, bo Czech, jak się mówi pierogi, to kojarzy albo mięso, albo grzyby, albo takie te klasyczne rzeczy typu no, ruskie, kapusta. Ale to się puka, tak, ale tak. Jak słyszę ruski, to się puka w głowę, bo jakby idea tego, żeby gdzieś coś faszerować gotowanym ziemniakiem. Ja uwielbiam ruskie, tak, natomiast wiem, że jeszcze o pierogi to cię chciałem zapytać, jak one są postrzegane za chwilę, natomiast skoro przy tym w tej chwili jesteśmy, to rzeczywiście no to jest dziwne. Dla typowego Czecha to jest dziwny pomysł trochę. Ale jeszcze bardziej dziwne są te z owocami, bo on ich kojarzy, Czech ich kojarzy z tych swoich knedlików, ale zwykle nie jako główne danie, bo w Czechach to jest deser. Czasami bywa. My mieliśmy w szkole podstawowej, mieliśmy 2 knedle z, nie wiem, ze śliwką, co było głównym daniem, ale w tym momencie jak przyjdziesz do restauracji, to jest raczej deser. No wiesz co, u mnie w domu to szczególnie jak śliwki były, to był okres konkursów, kto zrobi więcej, liczony na pestki, nie? I wiesz, to były no tak, takie rekordy, tak. Gdzieś tam powiedzmy 1 knedel z połową śliwki i to były rekordy podchodzące pod 40 sztuk. Rozmawiasz z mistrzem. Oj. No ty wiesz, że na Morawach ciągle są takie mistrzostwa. Na Morawach ze śliwek robią różne dobre rzeczy, ale o tym za chwilę. Czyli mi się wydaje, że dla Czecha to nie jest jakby niespodzianka, te pierogi. To nie jest nic takiego, nie wiem, z drugiego końca świata. Chętnie spróbują. Chyba najbardziej kojarzą właśnie Polskę, jak powiesz Polska, to albo pierogi, albo bigos, do którego wszyscy Czesi mówią bigosz, bo wszystko po polsku jest pod koniec jakieś szy czy coś tam, więc mówię bigosz, czyli bigos, który jest ciekawym daniem z tego względu, że w Czechach nie ma takiego. No i słuchaj, Czesi czy kojarzą jeszcze z czymś, no wiadomo, że są później jeszcze inne już potrawy, które są znane, ale na przykład schabowy nie jest dla Czecha jakimś tam top, wiesz, wynalazkiem. No, no bo nie, to zwłaszcza, że my mamy język. Mamy, no, więc to nie jest nic, inne, co... Ale jakby to jest dalej... Kawał wieprzowej bitki w panierce. No, dużo rzeczy w panierce jest u nas. My panierujemy wszystko. Panierujemy ten kwietak, o którym wspominałem, tak, kalafiora. Ja uwielbiam. Ja też. A panierowane te ołomuńskie syreczki. To jest jedyny moment, kiedy ja mogę ich jeść, bo one śmierdzą strasznie. Chociaż ale... mamy ser, który śmierdzi gorzej. Romadur. Gdzie? Romadur, no. Ale on jest zamknięty gdzieś tam, nie? Nie wypuszczamy go na zewnątrz, bo ja go długo nie widziałem. Olomouckie syreczki, czy olomouckie twaruśki, to są takie specyficzne serki typu bawarskiego. To jest taki produkt narodowy, możemy nawet powiedzieć, czeski. Tak, on jest bardzo, no chociaż morawski, biorąc pod uwagę samą nazwę, ale tak, no on jest kojarzony z Czechami. To są takie serki półprzezroczyste, lekko uginające się o takim bardzo... Nie jest on najprzyjemniejszy, ale on jest przede wszystkim specyficzny. To jest taki zapach, którego absolutnie z niczym nie kojarzysz. Natomiast Romadur śmierdzi jak gówno. No i moja była małżonka... Pozdrawiamy producentów w Czechach. Mnóstwo ludzi to lubi, no okej, w porządku. Ja nie, ale okej. Moja była małżonka bardzo uwielbiała oba te sery i zawsze, kiedy wracaliśmy z Czech, bo to czasy młode, studenckie, zazwyczaj pociągiem, wieźliśmy ich ze sobą całkiem sporo i zwykle staraliśmy się je jakoś bardzo dokładnie pakować, wiesz, plastikowe pudełko, jakieś folie, coś tam. No i któregoś razu latem tak wracaliśmy pociągiem, ten plecak ja tam wrzuciłem w kuszetce, gdzie w przedziale sypialnym 6 osób wrzuciłem na samą górę i środek nocy i słyszę jakiegoś Polaka, jak siada i mówi, co tu zdechło? Nie wiem, czy kojarzysz, jest taka przepiękna książka, myślę dużo bardziej znana w Czechach niż w Polsce, Jeroma Klapki Jeroma, 3 panów w łódce, nie licząc psa. Z nie, 19... nie, ja znam 4 pancernych ze psem. I z psem. Ale... Swoją drogą ciekawe, czy jak kręcili 4 pancernych i psa, to inspirowali się tą książką opisującą przygody 3 młodych Anglików w pierwszej połowie XIX wieku, ale tam jest taki długi bardzo fragment właśnie o o brytyjskich śmierdzących serach i wożeniu ich pociągami i się tak wiesz. A widzisz, ja tego tak nie kojarzę. Kojarzę to, że te omuńskie syreczki po prostu w żaden sposób nie mogę jeść, tylko w panierce i wtedy są fantastyczne. Skoro już jesteśmy przy syreczkach, to jak idziesz do czeskiego sklepu, to co tam znajdziesz takiego, czego nie ma w Polsce, a czego tam nie znajdziesz na pewno, co jest w Polsce normalne, typowe? Dzisiaj w czasach globalizacji, gdzie masz prawie wszystko, nawet od tych samych firm, albo się inaczej nazywają, a produkcja jest taka sama. Ja myślę, że największą różnicą dla takiej, nie wiem, przeciętnej rodziny czy Czecha, wiem o tym, bo mi mówią Czesi, to jest wędlina. Gdzie w Czechach to po prostu już jest, według mnie i według ludzi, z którymi rozmawiam na ten temat, to już jest naprawdę jakby koniec świata, gdzie to nie ma nic wspólnego z mięsem i nawet te takie wędliny jeszcze z lat 80., które są no niby, wiesz, jest jazda na sentymencie tych ludzi, którzy mieli wtedy 15 lat, teraz mają o trochę więcej, to myślę, że tą różnicą jest wędlina, która w Polsce jest na bardzo wysokim poziomie, w Czechach na bardzo niskim. No i jest wysoko przetworzona zawsze. Nie ma czegoś takiego jak swojska szynka, jakieś tam polędwice, coś tam. Znaczy są takie miejsca, ale to są malutkie miejsca. Sklepy. Tak, nie mówię, poznikali na przykład z krajobrazu, mówię w tej chwili o Pradze, rzeźnictwi, czyli rzeźnik, no sklepy z mięsem, tego nie ma. Ja bym powiedział, że jest taka różnica dość duża, to jest to, że w Czechach jest mało kiełbasy i ona się nazywa klobasa i mocno się kojarzy z Polską. Chociaż to nie jest tak, że tylko z Polski, tak? Ale to taka wędlina właśnie kanapkowa, śniadaniowa, to jest po czesku salam. I ona zdecydowanie bardziej przypomina właśnie włoskie salami. To prawda, ale ja też już widzę, przynajmniej tam w tej mojej dzielnicy, że jeżeli chcesz dobre salami, to idziesz do mamy Włocha, Rzyszkowskiego, ale każda dzielnica ma takich, jakiś włoski sklep, jakiś taki, no akurat polskiego sklepu ciągle nie ma, no nie wiem jak to jest możliwe, ale ciągle czekamy, kiedy ktoś otworzy, ale że jeżeli chcesz coś takiego, to są też produkty hiszpańskie, jest chorizo, szynka taka, salami takie. Mi się kojarzy to, że Czesi kupują bardziej te produkty właśnie z zachodu niż czeskie. No wiesz co, ale taki przeciętny nowotny, jak on chce sobie zrobić hołsku do pracy, no to on sobie pójdzie i kupi tam u Heraka. Wiesz, no pójdzie kupi to, co tam ma na półce w Lidlu i co mu wyprodukowali w którymś z licznych... Gdzie jest nawet, uwaga, 85% mięsa. Bo tak wiesz, mówią panie w Lidlu, tam u nas, mówią, proszę pani, no widziała pani ten szynkę tutaj, przecież tam jest nawet 85%, aż 85% mięsa, więc super, nie? A ja mówię, Boże, to jest koniec świata. Tu przypominam, że nasz były i najprawdopodobniej przyszły pan premier, który jest właścicielem większości... Będzie mniej mięsa. Większości rynku spożywczego, takiego wysoko przetworzonego w Czechach, to swego czasu wypuścił na rynek parówki o zerowym udziale mięsa Kostelecký Park. Dla weganów. Dla weganów. No widzisz, to się nazywa wizja. Jest wizjonerem. Rzeczywiście myślę, że taka językowa różnica, na którą zwróciłbym uwagę, to jest to, o czym mówiliśmy, czyli ten sejra. Wychoworowe cieśnienie, ponieważ po czesku pod pojęciem sir rozumiemy tylko coś, co jest w Polsce nazywane ser żółty. Natomiast wszystko, co nie jest żółte i nie przeszło przez ten proces, no bo mamy też żółte sery białego koloru, nie wiem, koryciński na przykład. Tak. To jest nadal po czesku sir, natomiast to, co się w Polsce nazywa białym serem, to jest po czesku twaroch. To gdybyście szukali białego sera, to nie znajdziecie. To się inaczej nazywa po prostu. Twarochu. I z pieczywem jest różnica, o tym mówiliśmy. Pieczywo. No przecież, a to jest według mnie łącznik Polski z Bałkanami, bo ja czasami mówię, że dzięki różnym rzeczom i tej otwartości Polaków, że Polska to jest najbardziej północne państwo bałkańskie. I tu wchodzimy w temat kultu pieczywa, kultu chleba, którego niestety w Czechach nie ma. A w Polsce istnieje, mi się to bardzo podoba i wracam bardzo często z Polski z jakimiś tam produktami. Po pierwsze różne typy tych, nie wiem, mogę powiedzieć chleb na 100 sposobów, ale też wielki temat to są pączki. Bo jak przyjeżdżam z dziennikarzami czeskimi do Polski, to ja mówię, kupię wam pączka. Oni mówią, komblicha, nie? Po co? zjedzą jednego, to mówią, gdzie najbliżej granicy czeskiej mają takie rzeczy. Ja mówię, w Szklarskiej Porębie są dwa takie miejsca i tam już prawie tylko Czesi przyjeżdżają, bo pączek polski i pączek kobliha czeska to jest ultra różnica. Słuchaj, w Polsce są bardzo popularne programy telewizyjne o gotowaniu. Jest MasterChef, tam edycja już Bóg wie która. Kucharze tacy jak Okrasa czy celebryci związani z jedzeniem, jak Magda Gessler, oni są jakimiś tam gwiazdami. W internecie masz bardzo wiele blogów, stron internetowych poświęconych jedzeniu. A jak to wygląda w Czechach? Gdyby ktoś na przykład z Polski chciał szukać inspiracji w czeskiej telewizji, w czeskim internecie, czy to jedzenie też jest takie ważne? Czy staje się jakąś częścią kultury masowej? Ja bym powiedział, że tak. Te programy są bardzo często albo angielskie, albo amerykańskie, więc one wyglądają tak samo, ale jeżeli mowa o taka duża gwiazda od długich lat, czyli taka Magda Gessler po stronie czeskiej, to jest Zdeněk Pohlreich, który ale według mnie, oprócz tego, że jest mega profesjonalistą, czyli jak mu ktoś w tych knajpach, tam w tych kuchennych rewolucjach, nazwijmy to w ten sposób, mówi, no to mi pokaż, jak ja nie robię tego dobrze, to mi pokaż. A on mu pokaże, czyli on po pierwsze się zna, ale po drugie on jest mega dowcipny. Na podstawie jego programów są robione memy, gdzie on był na jakichś tam statkach kucharzem, wiesz, jeszcze tam w latach 80., 90. On ma bardzo dużo doświadczeń i jest strasznie śmieszny. Jak z przeproszeniem kogoś opierdoli, no to jest śmieszne. Czyli myślę, że on jest jedną, jedyną taką gwiazdą, bo ta reszta na przykład zna się na tym, co robić lepiej, ale Czech potrzebuje trochę show. To Polacy też, no to jakby wiesz. A ta reszta tych programów przynajmniej dla mnie jest nudna. Ja wspomniałem o tym, że na Morawie ze śliwek robi się nie tylko dobre knedliki, a robi się też inną bardzo dobrą rzecz i nie tylko ze śliwek, ale też z moreli. I tu bym chciał powiedzieć o tym, że to nie jest tak, że my pijemy tylko piwo i nawet w tych hospodach pijemy nie tylko piwo, ale mamy też alkohole, jak my to ładnie mówimy, tvrdý chlast, czyli alkohole twarde, czyli raczej skoro piwo nie jest dla nas alkoholem, to mamy alkohole. No i jakie to są alkohole? Ja bym to nazwał takim słówkiem międzynarodowym palinka, czyli coś, co się wypala, przepala, nie wiem jak to nazwać. Tak, po polsku się używa określenia destyluje. Dla mnie, jako dla Czecha, ono jest oczywiste, tak jak będzie oczywiste na Bałkanach, czy jak będzie oczywiste... Ale nie w Polsce. W Polsce nie, w Polsce to jest destylacja. Znaczy w Małopolsce. To można powiedzieć, że Podhale albo w Lublinie widziałem teraz. Tak, ale wiesz co, no ja mieszkam pod Białymstokiem, który jest rejonem ultrabimbrowniczym, który robi bardzo dobry bimber. Jest kilka szkół tego bimbru. Jest szkoła hajnowska, szkoła grudecka, to są szkoła ciekawe podstawówki. To są bardzo interesujące historie, natomiast tam ci nikt nie powie o tym, że on pali ten bimber. Więc to jest takie określenie, które w tym polskim raczej, no ale tak palinka, no, czyli palinka. Destylat. Destylat, ale Polska mi się bardziej kojarzy z... Oj Boże, teraz zapomniałem tego słówka, bo w Czechach tego nie ma i to help. Opisz. Ja nie wiem, w którą stronę dajesz zmierzasz. Owoce czy cokolwiek do spirytusu. Nalewka. Nalewka, dziękuję. I to jest z kolei rzecz, której w Czechach... Nie chcę powiedzieć, że nie ma, ale to nie jest nic popularnego. Fernet, Becherovka. To są nalewki ziołowe. Ziołowe. Ale widziałeś nalewkę z owoców w Czechach? Nie ma. Nie kojarzę. No, czyli to są te różnice. No ale potem mamy te palinki morawskie właśnie. I to jest legenda. Śliwka. 50%? 60 czasem. 60 czasem? Slivovice i Meruńkowice. Najlepsze, co może człowiek z Moraw zrobić dla Prażaka, jest przywieźć mu flaszkę. Bo tego nie można kupić. To jest taki, powiedzmy, DNA ludzi z Moraw, gdzie każdy ma jakiegoś dziadka albo ciocię, albo kogoś, kto po prostu robi takie rzeczy i tego się nie sprzedaje. To jest coś, co jest, zostaje w rodzinach. Jak chcesz kolegom w pracy, w Pradze, zrobić właśnie taką niespodziankę i bardzo fajny prezent, a to się w ogóle nie patrzy na kasę, tak? No to przywieźć flaszkę od dziadka. I to jest naprawdę pyszna rzecz. Robimy też w Czechach wódkę od razu. No nie, wódka nie. To samo jest rum, który się nie nazywa rumem, ale... No już się nie może nazywać rumem, ale nazywał się bardzo długo rumem. Nazywa się albo tuzemski, albo bum. Tuzemak. No jest to rum robiony z buraków cukrowych. My mamy kilka takich alkoholi, które są takimi alkoholami na dobicie. Że jak siedzisz w tej hospodzie i przychodzi ta godzina 23 i ten vrchní przychodzi do ciebie, czyli ten kelner i on mówi, běžte už domů, my bychom také šli. idźcie już do domu, my też byśmy już sobie poszli. Ale uwaga, a tu masz następną olbrzymią różnicę, bo w Polsce ten taki kieliszek to jest strzemienny. No strzemienny, tak. Sorry, jeszcze raz? Strzemienny, strzemienny. Na koniu. I mentalnie, co się robi? No akcja. Ale w języku czeskim jest szlaftrunk. I co się robi? Nie akcja. Bardzo po czesku. To jest tak, ten nasz taki typowy czeski, staroczeski język, szlaftrunk. I to jest według mnie następna różnica mentalna, że dla Polaka to jest start i dla Czecha koniec. Nie, ale jest prawdą, że my mamy taki zwyczaj takiej kolejki na zamknięcie i to jest Fernet, Becherovka, ale czasami też wjeżdżają takie typowo barowe wynalazki, których nigdy nie widziałem nigdzie poza hospodami, czyli na przykład mentolowy liker, jadowicie zielony. Źle mi się robi. To są właśnie tuzemaky, czyli coś, co dalej niektórzy nazywają rumem. No tak. I różne takie słodkie obrzydliwości, które właśnie służą tylko i wyłącznie jako takie nadobicie. Cześć. Tak, żeby przez następne 2 dni, wiesz, szukać swojej głowy gdzieś daleko. Słuchaj, tak zmierzając do końca, jedzenie w kulturze czeskiej, czy ono jest ważne? Bo kiedy czytasz sobie Szwajka na przykład, to jest w 1/3 przynajmniej, jak nie więcej, książka o żarciu. Ja rozumiem, że to jest książka pisana z perspektywy żołnierza, gdzie żołnierz myśli głównie o spaniu i o żarciu, ale to jest książka o żarciu. Czytasz Hrabala, I o piciu. Czytasz Hrabala i to też są przepiękne opowieści o jedzeniu, o piciu i tak dalej, więc jak myślisz, na ile w tej kulturze, już nie mówię w tej chwili o kulturze społecznej, na ile to jedzenie jest dla Czechów ważne, na ile się tam mieści w tej kulturze, na ile ta kultura też jest zbudowana wokół tego jedzenia? 10 punktów z 10, bo to samo piwo u Hrabala to jest podstawa. Ono się nie pojawia jako główny artefakt, ale ona jest podstawą tego, co się dzieje. Jedzenie też, oczywiście. Ale ja tu chciałem wrócić do Haška, bo Hašek w Szwejku bardzo często pije kontuszowkę. Kontuszowka. Nazwa typowo nie czeska, nie niemiecka, tylko polska. O co chodzi? Ta kontuszowka, ja mam jeszcze takie, na Rzyszkowie była taka produkcja tej kontuszowki gdzieś tam w latach jeszcze 30. przed wojną, gdzie jest wyobrażony Polak, to się nazywa nawet po polsku kontuszówka, w Polsce tego napoju nie ma. I to jest taki likier, no nie wiem, można to porównać z czymś takim, to jest słodki likier, ale taki, że na kieliszkę się pije. I on wrócił. On z tego Haška, z tej popularności, za komuny żadnej kontuszówki nie było i teraz małe produkcje robią tą kontuszówkę. Ja tutaj byłem w Muzeum Wódki, nie w tym dużym, ale w tym małym przy restauracji Elixir w Warszawie i obiecałem, oczywiście lubię obiecywać, ale później mało czasu, że im wyślę te wszystkie etykiety, bo to jest coś, co musi być ciekawe dla takiego muzea. Polski napój, którego w Polsce nie ma. Tą wspaniałą puentą zakończę rozmowę o czeskim żarciu z Pawłem Trojanem, szefem czeskiej filii Polskiej Organizacji Turystycznej. Dzisiaj tutaj w roli labuźnika, czyli smakosza. Dzięki wielkie, Pawle. Dziękuję bardzo. Ahoj. Nie wiem, czy pociekła wam w trakcie tej rozmowy ślinka, ale mam nadzieję, że było ciekawie i że poprzez kulinaria udało mi się przybliżyć wam nieco Czechy i Czechów, bo taka jest przecież myśl przewodnia Czechostacji. W odcinku było sporo czeskiego języka. W pewnym momencie pojawił się też spór o nazwę owocu, z którego robi się dżem do sliczkowej. Nie dawało mi to spać i całą rzecz dokładnie sprawdziłem. Jest on robiony nie z żurawiny, ale z borówki. Wyjaśnię tu od razu, z czego ów spór wynikał. Otóż czeskie słowo borówka, jak wspomnieliśmy w rozmowie, oznacza polską czarną jagodę. No chyba, że jesteście z Galicji, gdzie na czarną jagodę też mówicie borówka. Natomiast polska borówka, czyli te małe, lekko gorzkawe czerwone jagody rosnące na krzaczkach o jasnozielonych woskowych liściach, to po czesku brusynki. Mam wrażenie, że znacznie bardziej rozpowszechnione w tamtejszych lasach. Natomiast polska żurawina to po czesku właśnie klikwa. I ona akurat w Czechach, położonych znacznie dalej niż Polska na południe, rośnie zdecydowanie rzadziej. Na marginesie, kiedy podzieliłem się wynikami swojego śledztwa z Pawłem, stwierdził, że właśnie runął kawałek jego świata. Mam nadzieję, że ten najmniej istotny. W rozmowie pojawiły się też 2 inne błędy rzeczowe, oba z mojej winy. Oba więc teraz sprostuję. Po pierwsze, w kilku miejscach myśląc kminek powiedziałem kmin, a to oczywiście 2 różne przyprawy. Pierwsza to po polsku po prostu kminek. Pełna nazwa drugiej to kmin rzymski albo kumin. Moje przejęzyczenie wynikało z kalki z czeskiego. Po czesku mówimy na kminek zarówno kminek, jak i kmin, a na kumin, kmin rzymski. Drugi błąd jest znacznie poważniejszy. W pewnym momencie stwierdziłem, że jeśli chodzi o średnie roczne spożycie czystego alkoholu, to Polska i Czechy idą łeb w łeb, zmieniając się raz na jakiś czas miejscami. Otóż według WHO, a Światowej Organizacji Zdrowia trudno nie wierzyć, nie idą. W 2022 roku Czesi z wynikiem 14,5 litra byli europejskimi liderami. W Polsce wypito wówczas niecałe 12 litrów, minimalnie nad europejską średnią. Te 14,5 litra to w bardzo dużym zaokrągleniu jakieś 700 piw. Po 700 piw na głowę każdego, bez wyjątku, mieszkańca Republiki Czeskiej. I ktoś może uznać, że to bardzo zabawne, ale jak wspomniałem w rozmowie, to ma swoje koszty społeczne. I po raz kolejny obiecuję, że zrobię kiedyś na ten temat specjalny odcinek. Teraz czas na coś znacznie przyjemniejszego, czyli cotygodniowe podziękowania dla nowych patronów Czechostacji. Od ostatniego odcinka do tego mocno mnie wspierającego na różne sposoby grona dołączyli Grzegorz i Justyna. Dziękując wam bardzo, kłaniam się nisko. A innym słuchaczom, którzy też chcieliby wspomóc rozwój Czechostacji finansowo i jak zawsze podkreślam, nie tylko w ten sposób, przypominam, że podcast znajdziecie w serwisie Patronite oraz na serwisach Buy Coffee i Supi. A ponieważ od przepisu zacząłem, na przepisie obiecanym w rozmowie ten odcinek skończę. Gdybyście chcieli ugotować w domu taki klasyczny, houskowi, bułczany knedlik, to zrobicie to w następujący sposób. 150 ml wody i 150 ml mleka. Jedno i drugie w temperaturze pokojowej zmieszajcie z jajkiem i paczką suszonych drożdży bądź ich żywym ekwiwalentem. Do tego dodajcie pół kilo mąki krupczatki i wyróbcie na gładko. Nie będę ściemniał, od dawna nie robię tego ręcznie, mikser planetarny też da radę. Ciasto, które będzie dość lepkie, powinno rosnąć co najmniej godzinę. W połowie tego czasu domieszajcie do niego pokrojoną w średnią kostkę suchą białą bułkę. Gdy już ciasto wyrośnie, mokrymi dłońmi, bo jak mówiłem, lepi się, uformujcie z niego dwie podłużne szyszki. Te wrzućcie do gotującej się mocno osolonej wody. Po 10 minutach szyszki obróćcie. Po kolejnych 10 powinny być gotowe, ale najlepiej sprawdzić to patyczkiem. Knedlik podajemy pokrojony na plastry, czy może kromki, gdzieś tak centymetrowej, może dwucentymetrowej grubości. W większości czeskich domów kroi się je specjalną maszyną, w której na ramię rozciągnięte są stalowe druty i która robi to naraz. Ale jeśli jej nie macie, najlepiej sprawdzi się tu po prostu nitka. Krojenie szyszki nożem nie musi się udać. Dla zainteresowanych przepis zostawię też w opisie odcinka. Aha, najlepiej z racji swojego charakteru knedlik sprawdza się do potraw z dużą ilością sosu. Chociaż nie musi to być sławetne ucho. A na razie do usłyszenia. Naslyšenou.